Średniowieczny układ Starówki Sławkowskiej z centralnie położonym kwadratowym rynkiem wpisany jest do rejestru zabytków. Przetrwał on bez większych zmian od średniowiecza. Jedynie dwie uliczki odbiegające od rynku w kierunku południowym i północnym, które jeszcze w latach 20. XIX wieku były w miarę szerokie i przejezdne, zostały samowolnie zajęte pod zabudowę i zawężone, także już pod koniec XIX wieku możliwy był na nich tylko ruch pieszy. Z powodu licznych pożarów nie zachowała się do naszych czasów wcześniejsza drewniana zabudowa rynku. Znajdujący się po środku rynku piętrowy budynek ratusza zawdzięcza swój obecny kształt przebudowie w 1905 roku. Zajął on miejsce poprzedniego, wybudowanego prawdopodobnie w XVIII wieku drewnianego budynku parterowego, wpisującego się znakomicie w ówczesną zabudowę miasta. Stary ratusz był budynkiem z podcieniami na murowanych kolumnach, krytym gontowym łamanym dachem polskim, uwieńczonym czworoboczną wieżyczką o dwóch kondygnacjach. Obecna zabudowa rynku, oprócz budynku zabytkowej austerii, pochodzi przeważnie z drugiej połowy XIX wieku. Zamek w Sławkowie datowany jest na drugą połowę XIII wieku. Usytuowany był na skłonie wzniesienia opadającego w kierunku Białej Przemszy. Miał za zadanie bronić dostępu do miasta od strony Krakowa. Dzięki swoim wymiarom konkurować z nim mogły jedynie podobne ówczesne zamki książęce w Opolu i Wrocławiu. Jego mury wzmocnione były usytuowanymi centralnie na skrzydłach prostokątnymi półbasztami. Warownia prawdopodobnie zaliczała się do typu zamków kasztelowych. Za mną widzicie Państwo bramę wjazdową. Za tą bramą była sucha fosa. Budowę zamku rozpoczęto przypuszczalnie przed rokiem 1283 z inicjatywy biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa. W 1283 roku prace zostały przerwane z powodu uwięzienia i odebrania własności biskupowi przez księcia Leszka Czarnego. W 1284 roku książę i biskup zawarli ugodę i dzięki odszkodowaniu budowę zamku wznowiono. Jego wielkość i rozmach projektu została jednakże ograniczona przez Leszka Czarnego oraz przez ówczesne prawo dotyczące zakazu budowy zamków przez feudałów świeckich i duchownych. Do półbaszty południowo-wschodniej na jego skrzydle przebudowano tylne ściany, zmieniając ją w wieżę mieszkalno-obronną, którą otaczano fosą i parkanem. W roku 1289 biskup Paweł z Przemankowa opowiedział się przeciwko Henrykowi IV Probusowi, doprowadzając do zajęcia Krakowa przez Władysława Łokietka. Książę Śląski w zamian uwięził biskupa i w drodze na Kraków zajął zamek oraz oddał go pod opiekę Henrykowi z Woszowa. Wydarzenie to było jednocześnie pierwszą zachowaną wzmianką na temat zamku sławkowskiego. Świadczy ono o tym, że zamek był już wówczas zdolny pełnić funkcje mieszkalno-obronne. Znajdujemy się przed kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Mikołaja w Sławkowie. Kościół Świętego Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie pierwotnie pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Według Jana Długosza kościół został ufundowany w 2003 roku przez biskupa krakowskiego Pełkę. Kościół Świętego Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego reprezentuje w swej architekturze przejściową formę między stylem romańskim a gotykiem,
Na bryłę kościoła składa się kamienna nawa łącząca się z ceglanym prezbiterium oraz kamienna wieża i przedsionek. Prezbiterium, będące najstarszą częścią świątyni, posiada prostokątne zamknięcie, które wieńczy trójkątny szczyt z okrągłym okienkiem. Trzy okna ściany wschodniej zamyka łagodny, ostry łuk. Wieża o grubych murach, na której zawieszone są dzwony, zwieńczona jest obecnie barokowym hełmem z podwójną glorietą. Dwuprzęsłowe wnętrze prezbiterium wieńczy sklepienie krzyżowo-żebrowe. Nawę przykrywa drewniany, otynkowany strop ozdobiony polichromią. Przedstawia ona ukoronowanie Najświętszej Marii Panny oraz czterech ewangelistów. Empora wsparta jest na czterech drewnianych słupach oraz dwóch przyściennych kolumnach z kamienia. We wnętrzu znajduje się wyposażenie przeważnie barokowe i rokokowe, na które składa się pięć ołtarzy, a także stalne ambona oraz kamienna chrzcielnica. W nawie znajduje się nagrobek żyjącego w XVIII wieku biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Sołtyka. Szanowni Państwo, plebania. Budynek parafialny z XVIII wieku to malowniczy przykład architektury dworkowej. Wolno stojący budynek usytuowany jest w ogrodzie w pobliżu kościoła świętego Mikołaja i podwyższenia Krzyża Świętego, przykryty wysokim łamanym dachem polskim krytym gontami. Na końcu krótkiej kaletnicy umieszczono pazdury. Austeria to dawne określenie karczmy o wysokim standardzie. Sławkowska austeria stanowi założony na planie litery T budynek o powierzchni 380 metrów kwadratowych ustawiony szerokofrontowo do rynku. Dziś trudno ustalić, od kiedy na tym miejscu znajdowała się karczma. Badania archeologiczne wykazały, że fundamenty i piwnice budynku pochodzą z XIII wieku. Trudno jednak powiedzieć, czy już wtedy był to budynek służący za karczmę. Na belce stropowej obecnej karczmy widnieje data odczytywana przez jednych jako 1701 rok, przez innych jako 1781. Karczma była własnością miasta. W XIX wieku jej dzierżawa stanowiła główny składnik miejskich dochodów. Jednakże z powodu złego stanu technicznego władze miejskie podjęły w 1862 roku decyzję o jej rozbiórce oraz o sprzedaży albo wydzierżawieniu placu. Austeria sławkowska uratowana została dzięki podpisaniu przez magistrat umowy przedwstępnej z jej dotychczasowym dzierżawcą Rubinem Gleitmanem z Olkusza, który zobowiązał się do wyremontowania budowli pod warunkiem zawarcia z nim 20-letniej umowy na dzierżawę. Rozpisanego na austerię przetargu Gleitman co prawda nie wygrał, lecz na podobnych warunkach ostateczną umowę dzierżawy podpisało dwóch występujących wspólnie mieszkańców Olkusza, Izrael Blumenfeld i Solomon Friedman. Tym samym upadła ostatecznie koncepcja rozbiórki austerii i wydzierżawienia placu po niej Janowi Lesserowi, właścicielowi innego szynku przy rynku, który zgłosił chęć wybudowania na jej miejscu murowanego zajazdu z pokojami gościnnymi. Znajdujemy się w jednej z sal austerii. Kiedyś była tutaj wozownia, stacjonowały tutaj konie. Na przestrzał w jedną, w drugą stronę były wprowadzane, wyprowadzane. Dzisiaj możemy się delektować kubkami smaku i cieszyć potrawami. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Piernikarce. Piernikarka, opuszczona osada na peryferiach Sławkowa. Niczym w Bieszczadach pozostało tutaj kilka domostw, które funkcjonowały do niedawna, bez prądu, gazu i wody. Budynki z przełomu XIX i XX wieku.
Obecnie włączona do Parku Krajobrazowego służy dla nielicznych jako baza wypoczynkowa. Jest to najbardziej wysunięty na zachód przyczółek Sławkowa. Podobno swą nazwę leśna osada zawdzięcza wypiekanym tutaj dawniej piernikom. Jeszcze kilka lat temu w osadzie mieszkał na stałe jeden mieszkaniec miejscowy, znachor i kręglarz. Wszystko, co możemy tutaj zobaczyć, wygląda, jakby czas się tutaj zatrzymał. Z tą różnicą, że wtedy istniały tu relacje międzyludzkie. Dzisiaj piernikarka nie posiada stałych mieszkańców, ale może przez to jest miejscem tak urokliwym i wartym zakochania. Znajduje się na posesji w piernikarce pod numerem 3. To tutaj przyjeżdżają Państwo, bardzo gościnni ze wszechmiar ludzie. Tutaj widziałem dym z komina, który utwierdzał mnie w przekonaniu, że życie w piernikarce nie wygasa. Szanowni Państwo, pragnę zaprosić Państwa do stajni Tabun usytuowanej w sławkowskiej dzielnicy Burki. To tutaj podtrzymywane są tradycje jeździectwa, tutaj wykluwają się najmłodsze talenty jeździeckie, tworząc jazdę lekką. Prowadzona z pasją stajnia usytuowana w Parku Krajobrazowym ma walory edukacyjne, krajoznawcze i historyczne zarazem. Empatia i zrozumienie działają tutaj dwubiegunowo. Empatia do konia uczy młodego człowieka obowiązku, dyscypliny, ale przede wszystkim zrozumienia. Właściciele od 12 lat zapraszają tutaj młodzież do obcowania z naturą, wpajając wartości, które przekładają się w pozytywny odbiór złożonego świata. Jeżeli moglibyśmy powiedzieć o odtworzeniu husarii, to z pewnością sławkowska stajnia Tabun mogłaby posłużyć za piękny wzorzec tej materii dla młodzieży męskiej. Dla dziewcząt wciąż jest inspiracją do pięknej przygody. Sławkowa, szukasz Sławkowa w każdej sławkowskiej bramie. Począwszy od Krakowa, odnajdziesz Sławkowa znamie. Myślisz, że to już koniec,
a to początek dopiero. Na szachownicy koniec, czasami dech zapiera. Był czas, że Sławków przeganiał wszystkie w ten czas metropolie. Błyszczał i w słońcu wyłaniał jak precyzyjne kolie. Gdy kasztelanią zostawał, biskupstwu się poddając, wszystkie prawa nadawał, od księcia je dostając. Sławkowa, szukasz Sławkowa w każdej sławkowskiej bramie. Począwszy od Krakowa, odnajdziesz Sławkowa znamie. W meandrach historii snując, najpierw z biskupem Muskatą, który miasto forując tworzył je na bogato. Bogactwo i chwała Sławkowa na kruszcach wyrastając pozwala wierzyć w słowa, w pieśniach je wychwalając. Miasto jak twierdza warowna i twierdza jak gustowne miasto, wszystko i razem z osobna w sławkowskiej pamięci odrastać.